I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope. I ostatnio zakończyliśmy w bardzo, ale to bardzo klimatycznej jaskini, gdzie widzimy również rzeczy, o których chciałbym się dowiedzieć, co one tak właściwie znaczą i z czym się je je, ale no gra w żaden sposób nam ich nie tłumaczy. I moi drodzy, jedna sprawa. Na samym początku mieliśmy wpis dodatkowy. I zobaczymy, czym ten wpis tak właściwie, słuchajcie, jest i z czym się go je. White Claws. Czyli ci przeciwnicy, te kreatury odziedziczyły kocie DNA i dzięki temu daje one im dość znaczące instynkty łowcze. Będą atakować każdego, kto je zaatakuje natychmiastowo, kiedy będą atakować każdego, który ich zaatakuje. Jest to habit, czyli jest to zachowanie, które może być wykorzystane na naszą korzyść, aby je zwabić tam, gdzie tego chcemy. Te White Clawy, czyli można by było je jakoś nazwać. Jak dla mnie to są tygruliki, czyli tygrysokurliki, tygruliki, tak. Nazewnictwo pierwsza klasa, muszę zacząć sobie zapisywać te wszystkie nazwy, bo o tym zapomnę. Tak samo jak poprzednim razem, kiedy nagrywałem, nie pamiętałem, jak my nazwaliśmy te kurliki, zarówno te, które do nas strzelają, jak i te kurliki, które, wiecie, te które są nieodporne na ogień, jak i te kurliki, które przypominają Shy Guy'e i Shy Bity to były. Przypomniało mi się dosłownie chwilę temu, więc najzwyczajniej w świecie muszę zacząć co zapisywać. Anyway, te Wild Clawy despise contact with, nie cierpią kontaktu z wodą, ale są odporne na ataki bazujące na ogniu. Dla mojego zdziwienia, czy też ku mojemu zdziwieniu, znalazłam je zarówno jako przerażające oraz słodkie. Przypomnienie, że bioformy są are complex, wired and often hold contradictions, czyli są skomplikowane, zróżnicowane i często łączą sobie przeciwieństwa. Tak, bo przerażające i zarazem słodkie. To tak brzmi bardzo, ale to bardzo nie na miejscu. I teraz tak. Widzę możliwość zbierania zielonych monet i to jest na czas, znając życie. Gdzie są następne? Następne są tam. Następne. Nice. I co będzie się kryło w tejże skrzynce? Za cudo. Dodatkowa kasa. Szczerze powiedziawszy, dla dodatkowej kasy robienie tych wyzwań moim zdaniem nie tyle, że nie ma sensu, co w pewien sposób jest kontrintuicyjne. No ale czasami trzeba takie rzeczy zrobić. Shiny! Zdobyliśmy Power Block. Teraz tu zeskoczyć nie możemy. Zaś tutaj wiemy, że mamy Wild Claw'a. Wiemy, że przeciwnikom nie możemy uciec. Za to możemy za 110 monet wszystkich naszych bohaterów uzdrowić. I wiecie co? Ja to zrobię, ponieważ ilość monet, którą my znajdujemy w świecie, jest tak przeogromniasta, że najzwyczajniej w świecie nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy tego chociaż raz zrobić. Odwróć się, kochanieńki. Ta
tak, żebyśmy mogli cię zaatakować od tyłu, żeby, nie wiem, czy to sprawia, że będziemy zadawać przeciwnikom większe obrażenia, czy o co tutaj chodzi. Pokonaj ich wszystkich. Okej. Mamy dwóch przeciwników do pokonania. A mamy Szajbita. I mamy tego niemiłego pana. I wiecie co? To jest moment, w którym bardzo mocno musimy zmienić tutaj naszych bohaterów. Nie możemy mieć bohatera, który zadaje obrażenia z bliska. Nie możemy mieć żadnego brawlera, czyli nasz szanowny kurlik Mario w tym momencie robi wypad. Musimy zmienić sobie go na kogoś, kto będzie w stanie zadać obrażenia z odległości. I tą postacią jest oczywiście nasz szanowny Luigi. I Luigi, mój drogi, co byśmy chcieli ci dać? Bo Pyro tak właściwie absolutnie nam się tutaj, jeżeli chodzi o Sparksa, nie przyda. Jednakże nie mamy też niczego, co moglibyśmy ci wrzucić, co by nam się przydało. Więc wydaje mi się, że to jest obecnie najlepszy zespół, który możemy mieć. I teraz cała zabawa będzie polegała... Wiem, co możemy zrobić. Musimy zmienić, kto ma tego Lumolika, który zwiększa nam obrażenia. Musimy wymienić między sobą to, co ma Mario i to, co ma Luigi. Najzwyczajniej w świecie. Więc jeszcze raz bierzemy sobie zarządzanie naszym zespołem i wymienimy, słuchajcie, Sparki. To znaczy, Mario z Luigi po prostu się zamienią. I tyle by tego było. Okej. Okay. Nic poza tym, bo patrzę, czy może byśmy jeszcze wymienili sobie tego Lumolika, którego ma Edgy, ale nic z tego. Dobra. I teraz, żeby nie było, Luigi musi znaleźć się razem z... Właśnie, jak my to zrobimy? Musimy to jakoś ładnie zrobić. Luigi, moje pytanie brzmi, jak daleko możemy cię postawić, zanim nie będziesz miał, w dalszym ciągu możesz go trafić. Bardzo się z tego powodu cieszę. Więc tu na pewno go trafisz. Mario. Mario. Ty jesteś w stanie załatwić... Ty jesteś w stanie tutaj dość dużo załatwić. Dobra, czyli... Mario, to ty musisz zrobić team jumpa. Muszę uważać, kto robi tego team jumpa, moi drodzy. Bo wiemy z poprzedniego razu, że najzwyczajniej w świecie to jest bardzo, ale to bardzo kiepska sprawa, jeżeli chodzi o team jumpy. I teraz... Ciebie załatwimy. Wracamy do Edgy, która... Najzwyczajniej w świecie na razie sobie odpocznie. I nasz szanowny Luigi użyje dwóch rzeczy. Po pierwsze, będziemy strzelać do tamtego pana. Chciałem strzelić, gro. Piękny strzał. I jeszcze na dodatek wpadły krytyczne obrażenia. I Luigi, użyjesz Stilistera. I sobie to pominiemy. I teraz Edgy. My to możemy, słuchajcie, bardzo szybko załatwić. Ponieważ... Po pierwsze, Edgy może użyć swojego Stormblade'a. I tak zrobimy. A po drugie, możemy użyć naszego zwykłego ataku. I teraz, jak ten pan się poruszy, Luigi do niego strzeli. A gdybyśmy nie trafili tamtego krytycznego ataku, to jeżeli podszedłby bliżej, to Edgy by go dokończyła. W jednej turze udało się wszystko, słuchajcie, zrobić, ponieważ
rozegraliśmy to niemalże idealnie. Niemalże, bo złapałem się za to, że Mario tak właściwie został z jednym pustym ruchem i Mario powinien mieć tego Lumolika zwiększającego obrażenia, a nie Luigi. Ponieważ Luigi nie mógł go wykorzystać, bo mamy przecież tylko dwie akcje w ciągu, wiecie, w ciągu całego naszego tutaj ruchu, więc najzwyczajniej w świecie to nie wyszło, to by nie wyszło tak, jakbym chciał, żeby wyszło, więc najzwyczajniej w świecie wracamy do tego ustawienia, które było wcześniej. Niekoniecznie Luigi z nami zostanie, to miejcie tego świadomość, że niekoniecznie Luigi z nami tutaj zostanie, ale ale mamy tu coś ciekawego. Cóż to za... Psst. Restore the paintings. Okej. Nieznana osoba. Słyszałem, że Augie malował siebie... Painted himself in a corner again. Rysował siebie zapędzonego wróg albo wrogu. Pomóż mu uratować jego twarz przez rozwiązanie tej zagadki. Gadająca fontanna. Powinniśmy rozwiązać tą zagadkę, a ona powinna nam wówczas spełnić nasze życzenie. My freedom for one riddle. Moja wolność za jedną zagadkę. Okej. Mamy 4 obrazy. I nawet się udało. Dobra, tutaj mamy zamyślonego Augiego. Musimy pomyśleć, do którego obrazu on będzie pasował. Zamyślony Augie czytający książkę. Ja, bo tam na dole jest książka, więc się rzeczywiście zgadza. Teraz tak, tutaj mamy Augiego, który je. Czyli tu jest zakochany Augie, a tutaj jest jedzący Augie. Bardzo prosta zagadka. Kolejna niezwykle prościutka zagadka, która faktycznie bardzo mocno nas nagrodzi, ponieważ jeżeli spojrzycie uważnie na mapę, na znacznik na mapie, to widać, że dostaniemy za to kolejnego Lumolika / iskierkę. Innymi słowy, to tylko nam się przyda, jeżeli to zrobimy. Cóż takiego się tutaj teraz zadziało? Otworzyliśmy skrót. Wyjdziemy pewnie na tą wysepkę, która jest na zewnątrz. Okej. I mamy Lumolika, który chyba będzie... który spróbuje przed nami uciec. A na dodatek... follow the spark. Okej, mamy za nim podążać. Tylko, że zanim to zrobimy... to nie wiem, czy widzieliście, ale tutaj po drodze mieliśmy jeszcze tam, gdzie iść powinniśmy. Więc ogólnie rzecz biorąc, mamy dwie drogi, którędy wymagane by było, żebyśmy szli. Więc najpierw zbadajmy jeszcze tą drogę, która ma nas zaprowadzić do... nie mam bladego pojęcia gdzie. Ale tutaj mamy obraz. Mamy tutaj rysunek ogólnie rzecz biorąc przedstawiający, w jaki sposób najzwyczajniej w świecie Augie stał się z wygnańca, stał się strażnikiem Beacon Beach, i Bippo podsumował to w taki sposób, że tutejsi wieśniacy, czyli tutejsi mieszkańcy, albo mieszkańcy Beacon Beach naprawdę muszą najpierw sprawdzić, kogo powinni byli najpierw sprawdzić, kogo zatrudnili jako swojego obrońcę, swojego strażnika. Background checks, czyli wiecie, sprawdzenie przeszłości danej osoby tak właściwie, ale ciężko to tutaj, żeby to ładnie brzmiało, wtłumaczyć. Chwila. Czy to trofeum nie wygląda znajomo? Tak, to trofeum wygląda bardzo znajomo, bo to jest trofeum
naszego szanownego Perfektusa. Czyżby Augi zabrał swojemu bratu... Dobra, pójdziemy za tamtym... Za tamtym Lumolikiem. Bo prawdopodobnie ostatecznie będziemy mogli skończyć dokładnie w tym samym miejscu, albo będziemy mogli zbliżyć się do tego samego miejsca. Potem zbadamy, dokąd prowadzą te drzwi tak właściwie. Pewnie gra będzie wymagała, żebyśmy to zbadali. Ale ja chciałbym również zdobyć tego nowego Lumolika, który, jak zacząłem mówić, był na desce surfingowej i ta deska surfingowa miała na sobie ogonek Pikachu albo po prostu piorun, najzwyczajniej w świecie. I podejrzewam, że oznacza to, iż zdobędziemy Lumolika, który będzie posiadał, czy też będzie sprawiał, że nasze ataki będą elektryczne. I fajnie, bo przynajmniej jakaś kolejna różnorodność i... Hello, jesteśmy na tej wysepce, którą widzieliśmy daleko, daleko w tle, ale nie za bardzo mogliśmy coś z tą wysepką zrobić. Kablooey hooey. Musimy pokonać tą rockmasę, tą kałużę rockmasy. Zgadzam się z tobą, Luigi. Wuhu, bo fajnie to wyglądało. No dobra, w takim razie zniszczmy tą kałużę rockmasy i zobaczmy, co z tego wyniknie. Prócz tego, że będziemy mieli nowego Lumolika, albo znowu będziemy musieli go ścigać. Kablooey hooey. Zniszcz bramę rockmasy. Okej. That poor Spark is being held captive behind that barrier. Let's tear it down so we can rescue it. Ta biedna iskierka jest trzymana jako zakładnik za tą barierą. Zniszczmy ją i go ją uratujmy. Tak, wiemy, co trzeba zrobić. Nie jest to nasze pierwsze rodeo z bobombami. Po pierwsze, zdaszuj je. Po drugie, podnieś. A po trzecie, rzuć nimi w tą barierę. I powtarzaj, dopóki nie osiągniesz zamierzonego rezultatu. Potrzebujemy 8 razy tak trafić. Tu mamy jednego przeciwnika, tu mamy drugiego przeciwnika, trzeciego i czwartego. Na nich będziemy musieli uważać, ale... To jest dość proste do zrobienia. Czekajcie, raz... Zastanawiam się, jakby to zrobić, bo ogólnie rzecz biorąc, Bobby Bobombów mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie pamiętam, które liczyłem. Dobra, tu mamy trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze liczę? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Tak, 7 Bobby Bobombów mamy tylko. A musimy 8 razy trafić w tą rockmasę. One będą się pewnie spawnować dodatkowo. Bardziej mnie martwią ci przeciwnicy, ale hej! Będziemy się tym martwić później. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, czy my chcemy tym zespołem, czy raczej zmieniamy zespół? Wydaje mi się, że to jest pora, żeby zmienić Luigi'ego na królewne Peach, na kurlika Peach, z tego prostego względu, że kurlik Peach może strzelać przez, omijając najzwyczajniej w świecie wszystkie tutaj osłony, ignoruje je. I możemy również dorzucić jej, bo patrzę, co my tutaj możemy. Life Trait. To jest bardzo fajne. Potrzebujemy jeszcze jednego, ale na chwilę obecną, bo rozumiem, że możemy refundować w dowolnym momencie, na chwilę obecną będziemy potrzebowali dodatkowych rzeczy. To znaczy, potrzebujemy zwiększonego zasięgu naszej broni. To jest raz. I potrzebujemy obrażeń z trzeciej rakiety, żeby nam się zwiększyły. To by było kolejny raz. Możemy też dodać
Glide Boosta, żeby zwiększyć obszar ruchu naszej szanownej Curlic Peach. I to akurat będzie chyba w tym momencie najbardziej, co nam będzie potrzebne. Dobra. W taki sposób to robimy. Już wam wytłumaczę dlaczego. Tylko niech się gra załaduje. Bo zauważyłem jedno, że ta gra ma bardzo długie czasy ładowania. I to jest chyba niestety problem z Switchem. Z tym, że on nie domaga aż tak bardzo mocy. Słuchajcie. Robimy tak. Mario albo Edgy biegną przed siebie. Od nich odbija się Curlic Peach. Curlic Peach ląduje tutaj. Bierzemy albo tego Bobby-Bobomba, albo tego Bobby-Bobomba. Rzucamy go. Wysadzamy to. I wtedy Curlic Peach może zaatakować albo tego, albo tego. Albo może zaatakować kogoś innego, kto będzie akurat w zasięgu. I wtedy Mario albo Edgy dołączają do Curlic Peach. Pokonują drugiego przeciwnika. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze kolejna sprawa jest taka, że możemy wykorzystać tego Lumolika, którego posiadamy na Curlic Peach, aby osłabić tych przeciwników w pobliżu. Ale zobaczymy. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Here we go! Curlic Peach. Ty najdalej możesz się przesunąć tutaj. Edgy, ty możesz się przesunąć dotąd, więc Curlic Peach nie możesz. Musisz kawałek się cofnąć. I teraz przełączamy się na Curlic Peach. I robimy Team Jump. I lądujemy tutaj. Oto mi chodziło, moi drodzy. Czy my możemy... Nie możemy zdaszować obydwu. Dobra. Trafiliśmy to cudo. I teraz, żeby nie kombinować, Edgy. Tak, wykorzystamy Edgy. Mario, ty musisz podbiec bliżej. Najzwyczajniej w świecie. I Edgy, wykorzystamy cię, moja droga. Wykorzystamy cię do skoku drużynowego. Dobra. Uda się. Pięknie. Dobra. I teraz musimy pokonać ciebie. ZL? Nie możemy go trafić. Ciebie za to możemy trafić, na pewno. Ciebie na pewno trafimy, więc... Chłopie, wybacz, ale musimy to zrobić, tylko że... Właśnie, najpierw użyjemy naszej szanownej Curlic Peach, która użyje... Enemies within range are repelled from hero's position. Nice, okej. To zadziałało, teraz możemy się ukryć. I możemy teraz zrobić też coś takiego. Możemy stanąć tu. Tego zaatakujemy. Jeżeli którykolwiek z was się ruszy, spróbuje podejść albo coś w tym stylu, to oberwiecie. Dobra. Curlic Peach. Nie. Tak, moglibyśmy tego zabić. Ale możemy próbować pokonać tego pana.
I udało się. Pięknie krytyczne obrażenia tutaj weszły. I teraz został nam jeszcze, słuchajcie, Mario. Który... będzie musiał zrobić coś takiego. A, i teraz co my tutaj moglibyśmy tak właściwie zrobić? Możemy próbować tego załatwić pana. Nawet udało się trafić i... okej. Hero Side. Próbujemy. I to powinno o nie, Mario do niego strzeli, prawda? Nie, Mario do niego nie strzeli, bo był... Ach, Mario, strzelisz do tego. Niekoniecznie to chciałem, żeby się stało. Wolałem, żebyś strzelił właśnie do tego pana. I ty będziesz teraz strzelał do Edgy, prawda? Tak sądziłem. Ty się zbliżysz i też będziesz strzelał... Nie, nie będziecie strzelać do Edgy ani do nikogo innego. Będziesz strzelać do Curly Peach, prawda? Au, boli. Portalem Rock Masy. Dobra. Curly Peach. Jeszcze parę razy będziemy musieli w to trafić, cudo. Ale nic straconego. Dobra, Edgy. Moja droga. Nice. Dobra. Teraz został nam Mario. I chciałbym jedną rzecz spróbować, ponieważ widziałem, że jak Edgy miała przy sobie tego Bobby Bobomba, to mogła najzwyczajniej w świecie... mogła zrobić Team Jumpa. A to oznacza, że istnieje szansa, że my możemy wziąć tego Bobby Bobomba ze sobą. Podejść. Czy myśmy go ze sobą wzięli, czy nie? Tak! Mario go spakował do... Mario spakował go do swojej, że tak powiem, kieszeni. Piękny, krytyczny cios. Bardzo mi się to podobało. I została nam Edgy, która... Na pewno tamtego pana nie trafimy. Ale tego pana już trafimy. I co? Curly Peach została. Która... co może zrobić? Może uleczyć wszystkich. Przez przypadek bym to pominął. A nie widzieliśmy jeszcze tej animacji. Tak właściwie. Da, strzelamy do ciebie. Piękne, krytyczne obrażenia i... czy coś jeszcze? Nie. Nic więcej nam, słuchajcie, nie zostało, więc przełączamy się na turę przeciwnika. A, za dużo tutaj. Naprawdę? Naprawdę. Au! Czy to będzie Bobby Bobomb? Nie. To nie będzie Bobby Bobomb. Dobra. To w jaki sposób my mamy... Tu jest Bobby Bobomb. Okej. Czyli z każdego takiego portalu będzie wychodzić jeden... jeden nieprzyzwoity Shy Guy. Shy Beat znaczy się. Oraz... oraz Bobby Bobomb. No dobra. Jeszcze dwa takie uderzenia i jesteśmy w domu.
Teraz jakby to zrobić? Możemy to zrobić w taki sposób. Tylko musimy jakoś ładnie się, słuchajcie, ustawić. W ogóle też nic nie powiedziałem na ten temat, a widzę, że wiecie, że tutaj mamy ponownie przełamanie tej całej siatki. Ale w dalszym ciągu to przełamanie siatki, po której my się poruszamy, jest bardzo, bardzo takie, wiecie, nie mizerne, tylko bardzo, bardzo rzadko autorzy starają się to zrobić. I bardzo rzadko starają się właśnie... Bardzo rzadko starają się właśnie tym zabawić najzwyczajniej w świecie. Dobra, ciebie będziemy mogli załatwić w taki sposób, bo dlaczego by nie? I została nam tak właściwie tylko i wyłącznie nasza szanowna Edgy, która załatwi tego przeciwnika. W bardzo pięknym stylu. Szkoda, że nie mamy też takiego ataku nią, że możemy atakować z bliska i za każdym razem tak jakby rzucamy tym mieczem, ale oh well, jeżeli się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Tak właściwie, więc zakończmy tą turę i zobaczmy, na co nas jeszcze tak właściwie tutaj będzie czekało. Wow, długa i skomplikowana walka. Tyle mogę wam powiedzieć. Nie spodziewałem się, że aż tak trafimy na aż tak skomplikowaną walkę. I zapomniałem o tobie, że ty się zespawnujesz i ty masz kurlik pić jak na dłoni. Au. Bardzo au. Dobra. Ty nie możesz trafić kurlik pić. Właśnie, chciałem powiedzieć, że jakbyś ją trafił, to by było coś naprawdę nie halo, ale... Ale dobra, zobaczmy, jak to wszystko będzie tutaj teraz wyglądać. Przełączmy się po pierwsze naszego szanownego Mariana, który użyje swojego dasha. Chwila. Jeszcze jedno uderzenie. Ha, ale najpierw ZR. Bo będziemy mogli się uzdrowić za darmo. I teraz tak. Ciebie atakujemy, podnosimy cię. Szybko do Mariana. Team jump. I tyle po walce. I kolejny poziom, moi drodzy. Użycie Kurlik Peach tutaj to był genialny, słuchajcie, pomysł to był... To chyba była właśnie walka, w której my powinniśmy jej byli wykorzystać ze względu na jej możliwości tak właściwie. Tego, że możemy atakować przeciwników, którzy są poza nie tyle poza naszym zasięgiem, co nie możemy ich za bardzo trafić i ignorujemy po prostu te przeszkody terenowe, osłony właściwie terenowe dzięki niej. Ale też parę innych dodatkowych rzeczy, jak na przykład leczenie. Puddles used to be fun to play in, you know? Kałuże były kiedyś fajne do bawienia się w nich, wiecie? Elektrodash! Jestem Elektrodash! Dzięki, że mnie uratowaliście! Let me get my second wind and we'll get going. Pozwólcie, że złapię ponownie wiatr w żagle i ruszamy! Kolejny Lumolik, moi drodzy. I dostaliśmy dodatkowy experience, dodatkowe doświadczenie, bo skończyliśmy misję powiązaną z odzyskaniem kolejnego Lumolika / iskierki. Nice! Nawet bardzo nice, bym powiedział, to wyszło wszystko. I możemy wrócić pod ziemię. I możemy wrócić tam, gdzie wrócić powinniśmy, ale najpierw zobaczymy, co potrafi. Jeszcze zanim zakończymy, moi drodzy, bo wow, naprawdę bardzo, bardzo długo dzisiaj tutaj to wszystko poszło, ale
Elektrodash, Shock Dash, tak jak myślałem, czyli mamy pierwszego Lumolika, który daje nam dodatkowe obrażenia od elektryczności. Wszystkie nasze pociągnięcia z bara, też mi się przypomniało, jak myśmy to nazywali w Kingdom Battle, czyli wszystkie pociągnięcia z bara są dodatkowo naładowane szok super efektem, czyli efektem elektryczności, super efektem elektryczności i zadają 150% obrażeń. Szok Protector. Wszystkie super efekty, obrażenia od super efektów są zredukowane o 20% na bohaterach, którzy nie są w żaden sposób odporni, czy też w żaden sposób nie działają na nich szok super efekty. Czyli te efekty od elektryczności. Okej. To jest coś, co może nosić tak właściwie nasz szanowny tutaj kurlik Mario. Bo on się nadaje do tego, aby tak właściwie być właśnie postacią, która zadaje obrażenia właśnie no takie, a nie inne. Chwila, nie ten. Ty. I ty. I ogólnie rzecz biorąc, nie mamy zupgrade'owanego jeszcze tylko tego Lumolika. I go zupgrade'ujemy, bo jest przydatny, jest naprawdę bardzo przydatny. Widzieliście, jak zadziałał ładnie, jeżeli chodzi o przeciwników, którzy byli w pobliżu naszej Kurlik Peach. Naprawdę dość przydatna możliwość, dość przydatna zdolność. Z tego co widzę, wszystkie nasze iskierki są w tym momencie zupgrade'owane do maksimum, a myśmy wykonali tak właściwie kolejną misję poboczną, która tym razem dała nam dodatkowego Lumolika, żeśmy tak właściwie ocalili. Zdobyliśmy też, z tego co widzę, chyba dodatkową monetę okolicznościową i bardzo, bardzo, słuchajcie, dobrze, że to się stało. Ale kolejne tutaj rzeczy, jak na przykład to, dlaczego nasza szanowna Kurlik Peach stoi do nas tyłem, to... Dobra, nie chcecie stać przodem, to będzie... Naprawdę? Edgy zawsze stoi tyłem do wszystkich. Okej, może być. Może tak właściwie być. No zróbmy to w taki sposób, bo chcę to zakończyć. O, ładnie się ustawiliście. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Za każdym razem, kiedy kończę te materiały wideo z Mario plus Rabbids Sparks of Hope, wydaje mi się, że zrobiliśmy niezwykle mało w danym materiale wideo, ale... Jest to chyba złudne wrażenie z tego prostego względu, że po prostu bardzo dużo się dzieje i te bitwy w porównaniu do Kingdom Battle są o wiele bardziej złożone i o wiele dłuższe. I ktoś powie, ale przecież w Kingdom Battle pod koniec one też były długie. Tak, były długie, bo dostawaliśmy ogromniaste pola bitwy, masę przeciwników do pokonania i jakiś cel, na przykład przebiegnij na drugą stronę tego obszaru, tego pola bitwy i zrób to w 10 tur. Na przykład. A wiadomo było, że w 10 tur nie damy rady tego zrobić, chyba że wykorzystamy, nie wiem, przeciwników, żeby nas popchnęli, gdzieś zepchnęli, albo wykorzystamy jakieś inne triki, które były dostępne w Kingdom Battle. No i te walki trwały po prostu dłużej. A tutaj mamy walki, które... Wydają się krótkie, ale są o wiele bardziej skomplikowane. W taki sposób to powinienem powiedzieć. No ale dobra. Moi drodzy, żeby tutaj nie przedłużać. Cieszę się, że byliście dzisiaj ze mną. Cieszę się, że mogłem wam pokazać kolejny materiał wideo właśnie ze Sparks of Hope. Cieszę się, że popchnęliśmy troszeczkę grę do przodu. I również bardzo się cieszę z tego, że zdobyliśmy parę dodatkowych nowych rzeczy. I zobaczcie, że już mamy z powrotem tą kasę, którą ostatnio wydaliśmy na to, aby nasz zespół najzwyczajniej w świecie w jakiś sposób odratować i uzdrowić. Także mówię, pieniądze w tej grze chyba nie będą jakimś specjalnym wielkim problemem, jeżeli
wie się, co się robi. I tyle, moi kochani. Jeżeli macie coś do dodania, jeżeli chcielibyście coś mi tutaj podpowiedzieć, w takim sensie, wiecie, macie jakąś propozycję, macie jakąś sugestię, albo najzwyczajniej w świecie macie jakąś prośbę, żebym coś konkretnego pokazał, śmiało piszcie komentarze, komentowanie nie gryzie, a ja wasze wszystkie komentarze najzwyczajniej w świecie czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Ogółem odpisuję wam komentarzem na komentarz i to jest najczęstsza forma mojej odpowiedzi, ale zdarza się również odnieść do waszego komentarza, w którymś z kolejnych materiałów wideo z tejże serii. I to by było w dniu dzisiejszym na tyle. Dzięki wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!